Witam Was wszystkich na kolejnych zajęciach stricte zorganizowanych przez Miejski Dom Kultury z Brachowni. Kolejne zajęcia z Bryka. Zapraszam. Zanim zaczniemy uczyć się kroku, musicie widzieć bardzo ważną rzecz, mianowicie jestem Waszym odbiciem lustrzanym. Czyli, jeżeli Wy podnosicie lewą rękę, to ja podnoszę swoją prawą. Jeżeli Wy podnosicie prawą, ja podnoszę lewą. Moja prawa noga to Wasza lewa noga, moja lewa noga to Wasza prawa noga. Niestety nie mamy lustra, więc ja, jako odbicie lustrzane, będę Was tym pomagał. Zapraszam. Wstajemy na lewą stronę w nogach. Zaczynamy od głowy. Głowa na dół. Prawa lewa. Na boki. Trzymamy głowę do boku. Mocno. I druga strona. Dół. Palce i rozrywamy na gwiazdki. Kończymy dłonie, lewa strona. I w prawo. Lewa ręka w dół, prawa do góry i strona. I znowu ręki. Lewa w przód, odkręcamy do dołu, łapiemy i dociągamy. Mocno. Druga ręka. Trzymać. Zmiana. Lewa ręka do przodu, prawa pod spodem i dociągamy w jedną stronę. Mocno docisnąć. I zmiana. Prawa do przodu, lewa pod spodem i dociskamy. Ok. Lewa ręka do góry. Chodzimy na plecy. Prawą na łokieć i dociskamy. Mocno. Wstajemy na lewym skroku. I robimy skłon w prawą stronę. Trzymać. I zmiana. Prawa do góry, na plecy, lewa na łokieć, dociskamy sam łokieć. Mocno. I w dół, w lewo. Ok. Podbijamy ciało. Weźmy barkami w tył. Mocne koła. I całe ręce w tył. Łokci, w górę, i zmiana w dół. I całe ręce w przód. Palki w przód. I biodra. Pełne koła. Staram się, żeby one były proste. I w drugą stronę. Kończymy stopy. Robimy się za kolana. I robimy koła. W jedną stronę. I w drugą. Na zewnątrz. I do środka.
szeroko, pada stopa. I zmiana. I gotowe. Pamiętajcie, że przed każdymi zajęciami możemy się rozwijać. Zapraszam do zajęć. Kolejny crossover 118 spin, czyli obrót o 180 stopni. W tym kroku bardzo ważne jest to, żebyśmy się obracali za każdym razem, jak będziemy przechodzić na następny ruch. Czyli jeżeli zaczniemy prawą nogą, to przechodząc na lewą będziemy się obracać o 180 stopni. Pokażę Wam najpierw przodem, później bokiem, żebyście widzieli, na czym to polega. Zaczynamy standardowo, czyli normalnego crossovera. To były 3 ruchy, na czwarty będziemy się dopiero obracać, ok? Czyli zaczynamy. Prawa noga raz. Zamieniamy. 2. Krzyżujemy. 3. I tu jest ta zmiana. Lądując na prawej nodze, lewą musimy tak pociągnąć, żeby ona nas odwróciła. Zobaczcie. Hop. Ciągniemy dalej za sobą. I w momencie, kiedy robimy wykop, musimy się mocno obrócić na prawej nodze. Hop. Ok? Jeszcze raz. I za chwilę bokiem. Prawa noga. Raz. Zamieniamy. 2. Krzyżujemy. 3. Lądując na prawej nodze, ciągniemy mocno lewą nogę za siebie. 4. Hop. Ok? Bokiem. Prawa noga. Raz. Zamieniamy na lewo. 2. Krzyżujemy. 3. I teraz uwaga. Lądujemy na prawej nodze. Zabieramy nogę i w lewo stronę raz. Ok? Jeszcze raz, za chwilę szybciej. Gotowi? Prawa noga raz, lewa noga dwa, krzyżujemy trzy, obrót cztery, raz. Na drugą stronę. Zaczynamy od lewej nogi. Lewa noga, raz, prawa noga dwa, krzyżujemy trzy, obracamy cztery, prawa noga raz. Na dwie strony. I prawa, lewa, krzyżować, obrót i lewa, prawa, krzyżować, obrót, prawa, lewa, krzyżować, obrót, lewa, prawa, krzyżować, obrót, hop, przód, 7 i prawa, lewa, skrzyżować, obrót, lewa, prawa, krzyżować, obrót, prawa, lewa, krzyżować, obrót, lewa, prawa, krzyżować, obrót. Szybciej. 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, hop. Bokiem. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, hop. Mieliśmy crossovera 180 stopni, teraz zajmiemy się 360, czyli 360 stopni, a oznacza to, że musimy zrobić pełny obrót. Zaczynamy prawą nogą i kończymy prawą nogą. Jak w przypadku crossovera o 180 stopni, tylko tak jak wspomniałem, z tą różnicą, że musimy zrobić pełny obrót, czyli wylądować w tym samym kierunku, mniej więcej w tym samym kierunku, w którym zaczynaliśmy. Zaczynamy od prawej nogi. Raz. Zamieniamy nogę. 2. Krzyżujemy prawą z lewą, lądując na lewej nodze. 3. Prawa jest w powietrzu. I teraz naszym zadaniem jest obrócić się. Pomaga nam w tym prawa noga i całe ciało. Zostańcie na lewej stopie, nie zmieniajcie nóg. Obróćcie się na palcach, ciągnąc mocno ciało do boku. Hop, wykop. Ok? I teraz jest jedna bardzo ważna rzecz. Przy crossoverze nie róbcie tego na palcach. Tu chodzi o wyskok. Na razie robimy powoli, a powoli niestety nie potrafimy zwolnić czasu, żeby się powoli obrócić w powietrzu, więc zostawimy to na wersję szybszą. Jeszcze raz powoli. Od prawej nogi. Raz. Zmieniamy. 2. Krzyżujemy. 3. Robimy obrót, wykop. 4. Ok? To samo idzie w lewą stronę, czyli zaczynamy od lewej i lewa raz, zmieniamy, prawa dwa, na prawą lądujemy trzy, zostając na prawej nodze, obracamy się w lewą stronę i robimy wykop lewą nogą. Hop. Ok? Jeszcze raz, 7 i
Raz. Zmiana. Dwa. Krzyżujemy. Trzy. Mała pauza. Obrót. Hop. Ok? Troszkę szybciej i już dokładamy sobie skok. Zamiast obrotu musimy zrobić lekki przeskok. Ok? Siedem. I prawa noga. Raz. Zmiana. Dwa. Krzyżować. Trzy. Lekki wyskok. Cztery. I na samym końcu robimy wykop. Raz. Ok? Jeszcze raz. Jeden. Osiem. I raz. Zmiana. Dwa. Skrzyżować. Trzy. Poczekać. Cztery. Hop. Na raz lądujemy. To samo lewa noga. Siedem. I raz. Zmiana. Dwa. Skrzyżować. Trzy. Obrót. Cztery. Raz. Ok? Troszkę szybciej. Siedem. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Zauważcie, że kręcimy się cały czas praktycznie na tą samą stronę. Zaraz wam pokażę, jak to zmienić. Ale zanim to zrobimy, zróbmy sobie jeszcze na lewą nogę. Siedem. I raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Dwa. Trzy. Cztery. Raz. Ok? Żeby zmienić stronę, wystarczy zrobić następnego normalnego crossover. Czyli robimy najpierw 360, później normal. I znowu 360 na drugą stronę i normal. Dzięki temu będziemy mogli sobie zmieniać stronę bez problemu. Od prawej nogi 360, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, normalnie, trzy, zmiana strony, raz, dwa, 360, hop, raz, dwa, trzy, cztery. Szybciej. 5, 6, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, hop. I w tempie, do muzyki. 5, 6, skupić się. 5, 6, 7 i hop, 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 hop. Ok? Pamiętajcie, żeby nogi były cały czas w powietrzu. Gotowi? 5, 6, 7 i hop, 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 hop. Crossover 360 spin to feet, czyli wracamy z powrotem do pełnego obrotu z tą różnicą, że będziemy go robić na dwie nogi. Co to oznacza? Już tłumaczę. Robimy go praktycznie tak samo jak 360, czyli ten pełny obrót, który robiliśmy, z tą różnicą, że nasz trzeci ruch już będzie zmieniony. Szczerze mówiąc, łatwiejsze niż wersja podstawowa 360. Zaczynamy od prawej nogi, tylko standardowo. Zmieniamy lewą nogę. Hop. I teraz, tu jest ta zmiana, czyli nasz trzeci ruch. Nie stawiamy lewej nogi, a prawą dajemy do góry, tylko lądujemy na dwie nogi, czyli krzyżujemy mocno przód. Hop. Dzięki temu jesteśmy bardziej stabilni i mamy większą energię na to, żeby nam nogi odkręciły. Czyli po prostu obracamy ciało i kończymy prawą nogę. Hop. Można powtórzyć jeszcze raz. Od prawej nogi jeszcze raz. I prawa, zmiana, lewa, krzyżujemy. Trzy, pauza, cztery, obrót i prawa. Raz, zmiana, dwa, skrzyżować. Trzy, obrót, cztery. I prawa, lewa, skrzyżować. Pauza, obrót, ostatni raz, prawa. Lewa, skrzyżować, obrót, od lewej, gotowi? 7 i lewa, prawa, dwie nogi krzyżujemy, obrót w lewo, hop, lewa noga, lewa, prawa, skrzyżować, obrót, lewa, prawa, skrzyżować. Obrót, ostatni raz, lewa, prawa, skrzyżować, obrót, szybciej, gotowi? 7, od prawej i prawa, lewa, skrzyżować, obrót, prawa, lewa, skrzyżować, obrót, prawa, lewa, skrzyżować, obrót, prawa, lewa, skrzyżować, obrót. Lewa noga, 7 i lewa,
prawa, skrzyżować, obrót, lewa, prawa, skrzyżować, obrót, lewa, prawa, skrzyżować, obrót, lewa, prawa, skrzyżować, obrót. Szybciej, od prawa, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Lewa noga, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Jak zmienić stronę podczas obrotów? Żaden problem. 360, zwykły, dzięki temu zmienia na stronę. Powoli. I raz, dwa, trzy, cztery, zwykły, dwa, trzy, cztery, lewa noga, raz, dwa, trzy, cztery, zwykły, raz, dwa, trzy, cztery. Szybciej, 7 i raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery, raz, dwa, trzy, cztery. Mam nadzieję, że się dobrze bawiliście, tak jak ja. Widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia.